Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony duet, z drugiej strony tak, również jest, duet. Siły są teraz wyrównane, także nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie tak naprawdę, ale będzie nam raźniej. Większa bioróżnorodność tak, jest z tej strony. Tak, właśnie. O, dobre nawiązanie. Super. Witamy panów bardzo serdecznie. Doktor Marcin Grabowski i Karol Podyma będą nam mówić o pasach kwietnych, ale zanim to zapytamy się, bo nasi widzowie na pewno chcą wiedzieć, wiemy, że doktor Świtek łączył się z nami z Poznania, a skąd panowie się z nami łączą? Nie słyszymy pana Karola, ale myślę, że zaraz rozwiążemy ten problem. Mhm. O, to może pan Marcin? Może najpierw pan Marcin odpowie. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. W tym momencie łączą się Państwo ze mną z małej miejscowości na Warmii, w województwie warmińsko-mazurskim. Mhm. Czyli troszeczkę dalej niż... Troszeczkę dalej, tak. To przebił nas Pan, bo my jesteśmy w Poznaniu. Tak, przebił nas Pan. A czy z Panem Karolem już się słyszymy? O, jeszcze nie słyszymy Pana Karola. Teraz? Ale... Teraz już mnie słychać? Słyszymy Pana Karola? Tak. Słyszymy, tak. No Panie Karolu, tak, troszkę nas Pan tutaj... postawił na baczność, bo my oczywiście z kolegą Jackiem na tą okoliczność mamy przygotowany program artystyczny, ale całe szczęście. Całe szczęście, że już się panu udało z nami połączyć, nie musimy stepować i śpiewać. Jest tak. Panie Karolu, skąd się łączymy? Łączymy się akurat z Radzikowa, gdzie mieści się Instytut. To dobrze nam znany jest. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Stamtąd akurat pochodzę i dlatego tematy związane z rolnictwem są mi bliskie. Parę lat zajmowałem się łąkami kwietnymi, a teraz właśnie z całą siłą i impetem wchodzimy w temat pasów kwietnych, które są bardzo fascynujące i mam nadzieję, że też uda się je wprowadzić na stałe na terenie Polski. Mhm. I bardzo dziękuję panu doktorowi za piękne wprowadzenie do tego tematu. Nie czekając, tak. Nie przedłużając, oddajemy panu głos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj wspólnie z Karolem Podymą chcielibyśmy Państwu przedstawić zarys bardzo dużego tematu, jaki jest temat pasów kwietnych w rolnictwie. Trochę teorii Państwu powiemy i trochę więcej, mam nadzieję, o praktyce. Pasy kwietne w rolnictwie mogą pełnić wiele różnych funkcji, czy już raczej tak jak prelegent bardzo dobrze zrobił nam wprowadzenie, tak zwanych usług ekosystemowych. Główne funkcje, jakie mogą pełnić pasy kwietne, to przede wszystkim biologiczna ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami, czy chociażby wspieranie w zapylaniu roślin uprawnych. Tutaj te dwie funkcje są przede wszystkim związane z tworzeniem siedlisk, w których pożyteczne owady, w tym dzikie pszczoły, czy będą to pszczoły samotnice, czy czmiele, czy chociażby wrogowie naturalni wielu szkodników, mogą znaleźć miejsce schronienia, miejsce rozrodu, a także miejsce, gdzie mogą znaleźć pokarm. Kolejne dwie funkcje, których warto wspomnieć w przypadku pasów kwietnych w krajobrazie rolniczym, jest mianowicie poprawa wilgotności gleby, a także poprawa właściwości fizykochemicznej gleby. Jest to związane przede wszystkim z tworzeniem dość gęstych łanów poprzez zasiewanie pasów kwietnych. Jest to między innymi również związane z dość dużą, zróżnicowaną strukturą roślin, które używamy w mieszankach na pasy kwietne, ale również mogą pełnić dosyć ważną funkcję, chociaż bardzo niedocenianą, mianowicie pełnić rolę takiej naturalnej bariery dla zanieczyszczeń związanych z nawożeniem naszego pola uprawnego, czy chociażby ze stosowaniem środków ochrony roślin, z którymi niekiedy mamy dość duży problem, jeśli chodzi o przenikanie ich do gleby, a następnie do cieków wodnych. Tutaj jakby wrócę się do tego pytania, które było wcześniej skierowane właśnie do pana doktora Świtka w sprawie tego, co mogą zrobić rolnicy, jeżeli chodzi o wzbogacenie krajobrazu rolniczego, na którym funkcjonują, na którym prowadzą uprawy. No i takim rozwiązaniem, jeżeli mamy jakiś
mocno przekształcony krajobraz, chociażby taki jak w Wielkopolsce, można właśnie zastosować pasy kwietne i głównie do tworzenia pasów kwietnych wykorzystywane są dwa rodzaje mieszanek. Po pierwsze są to mieszanki jednoroczne, które ze względu na to, żeby były w miarę ekonomicznie, tworzone są z łatwo dostępnych gatunków roślin uprawnych. Mamy takie gatunki jak właśnie gryka, czy licznik, różnego rodzaju wyki, słonecznik. Są one zróżnicowane pod względem budowy kwiatu i pod względem różnych właśnie jeszcze funkcji, takich jak na przykład budowa systemu korzeniowego, czy chociażby dostarczanie odpowiedniej ilości pyłku czy nektaru dla owadów zapylających i parazytoidów, które funkcjonują, czyli organizmów, które są naturalnymi wrogami szkodników upraw. I tutaj taki przykład właśnie mieszanki jednorocznej. Tutaj mamy mieszankę wieloletnią, gdzie oprócz właśnie gatunków takich powszechnie, które można łatwo znaleźć, takie jak właśnie rośliny motylkowate, jednoroczne i wieloletnie, jak również trawy, w tych mieszankach duży udział i bardzo ważną funkcję stanowią gatunki wieloletnie, jednakże są to gatunki wieloletnie dzikie, których produkcja w Polsce, jak i w Europie, znaczy w Europie może bardziej już jest rozwinięta, ale w Polsce dopiero zaczynamy te rośliny uprawiać i w ich stronę również patrzą plantatorzy i producenci materiału siewnego, bo w najbliższej perspektywie na pewno staną się one ważnym elementem właśnie tworzenia mieszanek do pasów kwietnych, jak również mieszanek takich wykorzystywanych w przestrzeni miejskiej do tworzenia łąk kwietnych, jak również do obsiewania dróg i autostrad. I jak tworzymy takie mieszanki, na to należy zwrócić uwagę, dobierając odpowiedni skład gatunkowy. Oczywiście muszą być to gatunki atrakcyjne dla naturalnych wrogów, szkodników roślin, dzięki dużej dostępności nektaru i pyłku, rośliny salerowate, na przykład właśnie marchew czy kminek. Oczywiście też bardzo ważnym elementem są atrakcyjne rośliny dla owadów zapylających. Tutaj cała gama właśnie roślin motylkowatych i astrowatych może wspomóc życie i wspomagać te owady właśnie na takim pasie kwietnym. Oczywiście rośliny motylkowate to również wzrost zasobności gleby w azot, jak również poprawa jej struktury. Też dobieramy gatunki w ten sposób, żeby wcześniej zaczynały kwitnąć, czyli ma to duże znaczenie w sadach albo właśnie w uprawach rzepaku, gdzie kwitnienie jest zebrane w bardzo krótkim okresie czasu, a te owady, te parazytoidy, jak również owady zapylające mogą na takim pasie już czekać właściwie na to, co przyjdzie, czyli na pylenie i na będą mogły czekać na zapylenie tych upraw, na których nam właśnie bardzo zależy. No i też ważne jest to, żeby rośliny oprócz tego, że wcześniej kwitny, również znalazły się tam gatunki, które mają wyciągnięte kwitnienie w czasie, co pomaga właśnie owadom znaleźć miejsce do bytowania, nawet do zimowania, bo taki pas nie zawsze trzeba skosić po roku jego funkcjonowania, można go zostawić. Takie miejsce będzie wspaniałym schronieniem dla owadów, dla ich różnych form przetwarnikowych, jak również chociażby miejscem, gdzie będą mogły się żywić ptaki funkcjonujące w krajobrazie rolniczym. I tak, mieszanki jednoroczne zazwyczaj wysiewamy jesienią, znaczy wysiewamy wiosną, ze względu na to, że mogą znaleźć się w nich gatunki, które po prostu wymagają takiego wysiewu i są nieodporne na przymrozki. Natomiast w przypadku mieszanek wieloletnich możemy wysiew dokonać na wiosnę bądź na jesieni. No i do obsiewania pasów kwietnych stosujemy normy wysiewu od 20 do 60 kg, to zależy oczywiście od wielkości nasion. My wykorzystujemy takie normy optymalne, to jest 30 kg na hektar. Oczywiście w przypadku roślin mieszanek wieloletnich można zejść nawet niżej, do jakichś 15 czy 20 kg na hektar. Bardzo ważne tutaj przy wysiewie jest to, żeby do wysiewu tych nasion, ze względu na to, że są bardzo różnorodne, wykorzystywać jakiś wypełniacz, który zwiększy objętość materiału siewnego, jak również zabezpieczy przed rozwarstwianiem się tego materiału w siewniku. I do tego można wykorzystać vermiculit, jest to taki granulat stworzony z iłów,
sprasowanych pod ciśnieniem i właśnie ten wermikulit my wykorzystujemy z powodzeniem do tego, żeby ten wysiew był równomierny. No i tak, bardzo ważne jest tutaj przygotowanie podłoża. My w naszych praktykach stosujemy taką metodę polegającą oczywiście na zaoraniu danego miejsca, powiedzmy na jesieni. Potem w marcu, jeżeli rozpocznie się wegetacja, można takie miejsce bądź pole uprawić ponownie gryzarką bądź kultywatorem. I też jeżeli teren był terenem, gdzie funkcjonowały, był jakimś nieużytkiem, też można wprowadzić jeszcze jedną bądź dwie płytkie uprawy przed siewem. No i siew najlepiej jest zrobić w kwietniu bądź w maju, albo tak celować troszeczkę właśnie w kwiecień, żeby ustrzec się przed przymrozkami, przed zimnymi ogrodnikami, którzy od paru lat już tutaj przysparzają dużo kłopotów. No tak jeszcze wspominałem, mieszanki wieloletnie można wysiewać na jesieni. Jest to bardzo dobry termin. Rośliny znajdujące się w tych mieszankach po prostu mają czas na rozwinięcie systemu korzeniowego i rozet liściowych, żeby spokojnie przezimować i już na początku sezonu wegetacyjnego w następnym roku rozpocząć swój wzrost. Tworzenie pasów kwietnych może również wspomagać małą retencję wodną, której celem będzie zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, ale również także hamowanie szybkiego spływu powierzchniowego. Tutaj nadmienię, że ten spływ powierzchniowy bardzo częstym jest problemem na przykład na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie istnieją praktycznie na terenie całego kraju dość duże ilości opadów i bardzo często wiele pól jest bardzo dobrze zmelioranych i przez to ta woda, która się tam pojawia w wyniku opadów, którą byśmy chcieli, żeby została wykorzystana przez nasze rośliny uprawne, no niestety w bardzo szybki sposób spływa, dlatego w ich przypadku wiele badań pokazuje, że te pasy są bardzo istotne nie tylko ze względu na wspomaganie różnorodności biologicznej, która może nam pełnić różne usługi ekosystemowe, szeroko rozumiane, ale również chronić, zatrzymywać tą wodę, którą mamy z opadów. W pasach kwietnych możemy również zastosować rośliny lecznicze czy tudzież przyprawowe w mieszance, które dodatkowo mogą być wykorzystywane przez człowieka do celów leczniczych czy tudzież konsumpcyjnych. Również pasy kwietne, przez to, że występują na naszym polu uprawnym, mogą również zapobiegać utracie próchnicy z gleby, a tym samym mogą również wpływać pozytywnie na jej powstawanie. Co więcej, same resztki roślinne po koszeniu tych pasów kwietnych można użyć czy jak zielony nawóz lub przekompostować. Co więcej, mogą również stanowić dość ważny element zielonej infrastruktury w krajobrazie rolniczym, pozytywnie oddziaływając na zdrowie człowieka. Jest to ciężko ocenić finansowo wartość tej usługi, niemniej w wielu krajach zaczyna to być coraz ważniejszym aspektem, nie tylko w kwestii łąk kwietnych zakładanych na terenie miast, ale również w perspektywie samego patrzenia na pole uprawne, więc może to być wartością dodaną. Natomiast nie tylko same funkcje pasów kwietnych pozytywne, musimy również wspomnieć o pewnych zagrożeniach czy pewnych ograniczeniach pasów kwietnych, z których należy sobie zdawać uwagę. Miejsce schronienia rozrodu może być również dla szkodników roślin, na przykład dla mszyc i gryzoni. Tutaj głównie może to być związane na przykład z występowaniem zbyt niskiej różnorodności czy wprowadzaniem zbyt niskiej różnorodności gatunków w poszczególnych mieszankach stosowanych na pasy kwietne. I kolejnym zagrożeniem może być chociażby ekspansja chwastów, czyli jeśli nie będziemy odpowiednio pilnować tego pasa kwietnego, albo wybierzemy gatunki, które w normalnych warunkach są niestety problematyczne dla rolnika w jego gospodarstwie,
to wtedy możemy mieć problem z ekspansją tych gatunków z tej mieszanki lub gatunków chwastów, które występują w niedalekiej odległości od pasa kwietnego. Kolejną rzeczą, która jest dosyć ważna z punktu widzenia zwłaszcza wysiewów, ale nie tylko, są mianowicie uszkodzenia przymrowe poprzez wysoką roślinność, którą mamy w pasie kwietnym, możemy zwiększać lokalnie ryzyko uszkodzeń przymrozkowych przez tworzenie mikroklimatu, który, że tak powiem, może sprzyjać występowaniu niższych temperatur w tym miejscu, aniżeli na terenie otaczającym bez pasów kwietnych. Oczywiście, jeśli wspomagamy różnorodność biologiczną, między innymi wrogów naturalnych czy owady zaplejące, musimy mieć na uwadze pewne ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin, że w tych miejscach nie powinniśmy stosować i powinniśmy dać jakiś margines bariery przy stosowaniu tych środków ochrony roślin w obrębie tego pasa kwietnego. Również inną rzeczą dosyć istotną, zwłaszcza jeśli stosujemy zbyt niską różnorodność tych gatunków roślin wykorzystywanych w danej mieszance na pasy kwietne, jest fakt, że roślinność podkwietnych może być również żywicielem pośrednim niektórych chorób uprawnych. Tutaj na przykład roślina krzywoszyj polny, czyli farbownik polny, synonim tej nazwy, może być żywicielem pośrednim rdzy brunatnej żyta i należy o tym pamiętać. Natomiast dosyć ważnym również aspektem jest to, że każdy rolnik, decydując się na pas kwietny, musi przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki rodzaj usług ekosystemowych będzie najbardziej odpowiedni dla niego i pod tym kątem powinien wybrać odpowiednią mieszankę. Tutaj pod tymi linkami mogą Państwo znaleźć więcej informacji o pasach kwietnych i o broszurze przygotowanej dotyczącej pasów kwietnych. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za bardzo ciekawy wykład. Krótko na temat, ale my mamy mnóstwo pytań. Jeśli Jacku pozwolisz. Tak, również panowie dziękuję. Pierwsze pytanie też po wykładzie doktora Świtka zadałem pytanie, jak zacząć przygodę z bioróżnorodnością, a teraz chciałbym zadać takie pytanie krótkie, bardzo precyzyjne. Jaką mieszankę panowie polecacie dla kogoś, kto jeszcze nie wysiewał pasów kwietnych, a chciałby to zrobić? Na pierwszy ogień, że tak powiem. Myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mieszanki jednorocznej, którą chociażby tutaj prezentowaliśmy w trakcie tej prezentacji. Jest to dość prosta i ekonomiczna mieszanka. Oczywiście też pojawi się pytanie, ile ona kosztuje. O, właśnie uprzedził pan moje pytanie. To też nasze wyliczenia można znaleźć właśnie w broszurze znajdującej się na stronie programu Grunt to Równowaga, którą właśnie tworzyliśmy dla Kruszwicy i do tego programu, ale generalnie to zależy, tak, zacząłbym od mieszanki jednorocznej, żeby tak naprawdę zobaczyć, jak to wygląda. Poza tym mieszanki jednoroczne są bardzo atrakcyjne wizualnie już w pierwszym roku, ponieważ zawierają dużo tych gatunków i to też może wzbudzić po prostu pozytywne emocje wśród samych rolników, jak i osób, które będą takie pole oglądać. Poza tym też zaczynają funkcjonować od razu i od razu widać ten efekt dużej ilości owadów, dużej ilości właśnie organizmów, które na tym pasie zaczynają mieszkać. Poza tym tak właśnie w przypadku pasa jednorocznego no możemy taki pas i tak go likwidujemy po pierwszym roku albo po prostu obsiewamy go od nowa, więc nie ma tutaj, jeżeli to się nam nie spodoba albo uznamy, że to nie jest rozwiązanie dla nas. Możemy taki pas po prostu przekształcić z powrotem w pole uprawne. No ale tak jak właśnie wspominam, zacząłbym od pasa jednorocznego, potem można wejść w bardziej już jakby na wyższy poziom, czyli pasów wieloletnich, a potem można tworzyć całe systemy, czyli pasy jednoroczne w połączeniu z pasami wieloletnimi, na przykład z zadrzewieniami i jakimiś śródpolnymi, tak jak to na przykład robi się w Wielkiej Brytanii. Panie Karolu, ja jednak tutaj będę jeszcze natarczywie jednak dążyć do tego, żeby jednak pojawiła się informacja o kosztach. Kosztach naszych. Tak, załóżmy, że mówimy o... Trzymam Państwa niepewności, ale już mówię.
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mieszanki, jest to dość nowy produkt i w niektórych przypadkach jeszcze, na przykład chociażby tych wieloletnich, tak jak wspominałem, produkcja gatunków dzikich jest na razie na niskim poziomie, więc te ceny są dosyć wysokie, ale w przypadku pasa te oscylują od powiedzmy 50 do 150 zł za kilogram, czyli przy normie wysiewu około 20 kg na hektar, no to musimy się liczyć tutaj z kosztami na poziomie 1000 do 2000 zł samego materiału siewnego, ale liczę na to, że jest tak, ale liczę na to, znaczy tutaj liczymy oczywiście na to, że w najbliższej perspektywie pojawi się mechanizm finansujący pasy kwietne i wiemy o tym, że coś takiego będzie, no tylko niestety perspektywa nam się oddala i po ostatnim dniu konferencji, którą właśnie organizowaliśmy na temat pasów kwietnych, dostaliśmy informację, że najwcześniej będzie to 2023 rok, ale wracając do tych pasów jednorocznych, no tutaj cena za kilogram mieszanki dzięki temu, że tworzymy je z łatwo dostępnych gatunków na rynku, z roślin, które są po prostu w produkcji, to jest koszt około od 20 do 50 zł, 70 zł za kilogram mieszanki, czyli przy normie wysiewu 20-30 kg na hektar, myślę, że spokojnie można użyć 20 kg, jest to 600 do 1400 zł za kilogram, więc tutaj te ceny są o wiele niższe, no ale trzeba pamiętać o tym, że taki pas trzeba odtwarzać co roku, więc jest to no, czyli koszt ponosimy ten koszt praktycznie co roku. Słucham? Czyli ponosimy ten koszt no, co roku, tak? Bo musimy co roku tą... Tak, ponosimy ten koszt. Ponosimy ten koszt co roku, ale tutaj właśnie naprzeciw ma wyjść taki mechanizm jak ekoschematy, który ma finansować właśnie takie jednoroczne projekty. My właśnie w broszurze dotyczącej właśnie tej grunty, gdzie równowaga, zrobiliśmy obliczenia, ile takie przygotowanie pasa jednorocznego i wieloletniego może kosztować, uwzględniając również ceny uprawy i przygotowania takiego miejsca. My dosyć ten nasz schemat jest dosyć rozbudowany, ale właśnie te wyliczenia również były przekazane dalej do ministerstwa, więc na tej podstawie będą też te dopłaty, które mamy nadzieję się pojawią, będą tak skorelowane z tym, żeby rzeczywiście zrekompensować utratę tutaj jakby zysków, powiedzmy, no tak, tych zysków, ale zyski oczywiście są zupełnie inne, czyli wprowadzenie tej różnorodności biologicznej na pola upraw. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja oczywiście mam pytanie także techniczno-technologiczne w zasadzie. Mam pytanie o wermikulit. No, mnie jest on dobrze znany z uprawy bardziej roślinności ozdobnej w donicach. Natomiast moje pytanie jest takie, w jaki sposób wysiać te nasiona i czym je wysiać? Skoro z wermikulitem, czy to jest niezbędne? Znaczy tak, my używamy wermikulitu po to, żeby nie nastąpiło rozwarstwienie materiału siewnego w siewniku, ale można tak naprawdę do wysiewu użyć siewników talerzowych, jak i siewników zwykłych zbożowych, albo już bardziej precyzyjnych siewników pneumatycznych. To zupełnie, znaczy każde rozwiązanie jest w jakiś sposób dobre. Też obecnie pojawiły się na rynku specjalnie dedykowane siewniki do wysiewania poplonów i tutaj spokojnie można zastosować takie urządzenia do wysiewu. Czyli różnymi ten wermikulit wysiewamy... nie jest niezbędny, tak? Znaczy wermikulit nie jest niezbędny, nie jest to droga substancja, ponieważ producenci są już w Polsce wermikulitu. My tutaj dedykujemy taki wermikulit o granulacji od 2 do 4 mm. Na pewno bardziej równomierny wysiew będzie, jeżeli zastosujemy takie wypełnienie. Tutaj już sobie osoby, które będą wysiewać same, muszą sobie dobrać do tego proporcje, ale chodzi o to, żeby po prostu te nasiona o różnej wielkości nam się nie rozwarstwiały w pojemniku, to jest bardzo ważne. Ale wiemy też, że wśród rolników funkcjonuje praktyka, żeby na przykład nasiona poplonowe mieszać z nawozami. Czy wy tutaj też polecacie na przykład, żeby czy z saletrą, czy z mocznikiem takie nasiona pomieszać drobne? Wtedy też ta masa jest może bardziej równomierna.
Znaczy tak, generalnie nie zalecamy dodatkowego nawożenia na pasy kwietne ze względu na to, żeby nie stymulować do wzrostu roślin azotolubnych, które no, są niemile widziane w tych pasach, a poza tym w pasie wieloletnim dodawając jeszcze azotu możemy w nadmierny sposób stymulować wzrost traw, a chodzi nam o to, żeby głównie funkcjonowały na nich rośliny, które kwitną. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Bardzo byśmy prosili, żeby panowie z nami zostali, bo teraz przejdziemy chyba w taki naturalny sposób do sesji pytań, które się w czasie wykładów pana i pana doktora Świtka pojawiły na czacie. Ja je tutaj mam przed sobą, one cały czas się także pojawią. Gdybym mogła poprosić teraz, czy słyszymy pana doktora Świtka? Panie doktorze, bo pojawiło się pytanie... Witamy ponownie. Tak, witamy ponownie. Pojawiło się pytanie do pana. No jest to taka analogia do samolotu, ponieważ użył pan analogii do samolotu. Ja osobiście bałabym się lecieć takim samolotem, z którego nity wypadają, ale mam nadzieję, że w takim samolocie nasze rolnictwo nie jest teraz. Ale pytanie jest takie. Tak naprawdę jaki jest stan agroekosystemów w Polsce, pyta pan Andrzej, w nawiązaniu właśnie do tego przykładu lecącego samolotu, czy w ogóle mamy do czynienia z jakimś wskaźnikiem, który by to monitorował? Tak, częściowo już mówiłem na ten temat, że gdybyśmy porównali nasze rolnictwo w Polsce z Europą Zachodnią, to wypadamy naprawdę bardzo dobrze, ponieważ te rzeczy i procesy, które wydarzyły się na Zachodzie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, my tak naprawdę ich uniknęliśmy, ale uniknęliśmy ze względu ekonomicznych. Po prostu nasze rolnictwo nie było dofinansowane w okresie komunizmu, czy też tuż po nim, a więc ich rolnicy nie mieli tyle środków finansowych, żeby intensywnie przekształcać ten krajobraz. A więc no, to zróżnicowanie krajobrazu, ono też jest różne w zależności, w jakim regionie kraju jesteśmy. Akurat tutaj Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie ma stosunkowo zintensyfikowane rolnictwo, aczkolwiek bardzo korzystnie to też wypada w regionach północnych Polski czy w regionach zachodnich, tam gdzie mamy duży udział też lesistości. I tam mówimy, że no naprawdę ta różnorodność wypada bardzo dobrze. Natomiast wskaźników, które mogą mierzyć tą różnorodność naszą środowiska, jest dużo. Jest jednym z takich wskaźników różnorodności, to jest wskaźnik Shannona, który mierzy różnorodność na przykład gatunków traw czy gatunków roślin, które występują na pastwiskach czy na łąkach. Podobnymi wskaźnikami możemy zresztą mierzyć no, tą agrocenozę na polach uprawnych. Ale jeszcze raz podkreślam, że no, mamy tutaj duże zróżnicowanie i też w ramach kraju, ale też możemy nawet regionalnie mówić, że niektóre gospodarstwa mają tutaj, no, posiadają pewne elementy krajobrazu, które są bardzo pozytywne, jak chociażby oczka wodne czy drzewa, natomiast niektóre gospodarstwa są bardzo uproszczone, ale one też korzystają jakby z tych obszarów, które znajdują się wokół, tak? Jeżeli blisko znajduje się las, blisko znajduje się może jakaś miedza, to jednak to oddziaływanie sąsiadów też jest wtedy pozytywne, a więc tak naprawdę trudno odpowiedzieć, czy teraz ten lecący samolot to już ten ostatni nit wypada. Wydaje się, że jeszcze katastrofy przed nami nie ma, aczkolwiek ten samolot może podnosić się wyżej i możemy uzyskiwać lepszy efekt, jeżeli będziemy no, mądrze wykorzystywać te zasoby, które posiadamy i którymi możemy się chwalić, w szczególności na tle pozostałych krajów. Panie doktorze, ja chciałem zapytać o kwestię wzbogacania życia glebowego, ale też nie tylko. Mówił pan o tym w swojej prezentacji, że poprzez bioróżnorodność możemy zwiększyć też ilość generalnie organizmów, które żyją czy to na naszych polach, czy w bezpośrednim sąsiedztwie tychże pól. Natomiast nam oczywiście zależy tylko na tych pożytecznych aspektach tej bioróżnorodności, ale co z owadami, czy generalnie z organizmami, których nie chcielibyśmy raczej mieć na swoich polach. Czy bioróżnorodność też może nam zwiększyć tutaj ich populację? Tak, ciekawe pytanie. Jeżeli zastanowimy się, w jaki sposób działają te mechanizmy w różnorodności biologicznej, to mamy tam rozbudowane systemy relacji pomiędzy różnymi gatunkami, pomiędzy producentami, konsumentami.
I w momencie, kiedy mamy ich coraz, mamy ich dużą liczebność, to jest większe prawdopodobieństwo, że pojedynczy gatunek właśnie pod kątem tych procesów, które zachodzą, czyli konkurencji między innymi, będzie ograniczany przez inne gatunki, które występują w danej niszy ekologicznej. Natomiast jeżeli mamy taki proces właśnie upraszczania krajobrazu, upraszczania środowiska, to wtedy mogą właśnie pojawiać się pewne gatunki, które nie są kontrolowane przez żadne inne. Nie posiadają naturalnych wrogów, mają odpowiednie warunki do rozmnażania. No i w tym momencie właśnie to widzimy, że mamy dosłownie do czynienia tylko z wybranymi kilkoma gatunkami, które, proszę Państwa, są szkodnikami, ale one są szkodnikami tylko, na przykład takim dobrym przykładem, bardzo dobrym jest łokaś garbatek. To jest, proszę Państwa, generalnie gatunek, który jeszcze kilkanaście lat temu nie sprawiał w ogóle żadnego problemu i który był ceniony i odnotowywany przez ekologów. Przepraszam, jeśli można, ale ostatnie dwa sezony wyraźnie pokazują, że napsuł nam krwi. Przede wszystkim przez wąskie podzmiany. Tak. Dokładnie tak. I teraz ten sam gatunek, który nie był żadnym problemem, albo możemy nawet powiedzieć, on w pewnych okresach nawet danego roku jest bardzo pozytywny dla nas, bo rozkłada materię organiczną, no to niestety w pewnych okresach jest bardzo dla nas tutaj szkodliwy i bardzo mocno zmniejsza potencjalny plon tych roślin. Ale byśmy musieli się zastanowić, dlaczego tak się stało, dlaczego ten łokaś tak dobrze sobie radzi. No na pewno to są zmiany jakieś tutaj związane z występującym ociepleniem, ale na pewno to jest też dominacja chociażby danych grup roślin, gdzie ten łokaś się świetnie czuje, a więc dominacja zbóż ozimych, coraz większe powierzchnia ich zasiewów. No i my tak naprawdę sami tutaj powodujemy, że pewne problemy dla nas się pojawiają. Także nigdy nie jest tak, że no, nawet byśmy mogli przykładowy tutaj jeszcze z tym łokasiem taki przykład dać szpaka, tak? Też wszyscy wiemy, że ten szpak jest, potrafi sadownikom albo w ogródku dosyć tych czereśni nam podjeść, ale gdybyśmy spojrzeli na ten problem szerzej, to oczywiście ten szpak w momencie, kiedy karmi młode, to jest bardzo pożyteczny, bo na przykład konsumuje bardzo duże ilości larw, które znowuż by mogły uszkodzić. Więc ten generalnie cały proces i te ekosystemy są bardzo skomplikowane, ale my wychodzimy od tej zasady, że zróżnicowanie im wyższe, tym więcej organizmów, a im więcej organizmów, tym mniejsza szansa na to, że pewien organizm wybije się i one raczej będą na kontrolowanym, niższym poziomie niż w przypadku, kiedy ta różnorodność spada i wtedy stwarzamy warunki do wzrostu wybranym gatunkom. Mam pytanie odnośnie pasów kwietnych. Jak długo one powinny znajdować się przy naszych polach, na naszych polach, żeby faktycznie zaczęły spełniać tą funkcję, które mają spełniać? Inaczej mówiąc, czy takie jednoroczne mieszanki, to tak, czy to nie jest, czy może lepiej zainwestować taką wieloletnią? Czy to nie jest za krótko, żeby nam spełniło funkcję, żebyśmy nie pomyśleli, że wydajemy 1000 zł na nasiona, a nie mamy z tego żadnego efektu. Mhm. Znaczy tak, w przypadku mieszanek wieloletnich zakładamy, że ten pas będzie funkcjonował przez wiele lat, więc ta inwestycja jest tak naprawdę jednorazowa. W przypadku upraw zakładania pasa jednorocznego, no ta inwestycja jest robiona co roku, ale też dzięki temu, że ten pas możemy po prostu zrobić go troszeczkę bardziej mobilnym, prawda? Tutaj ta inwestycja jest jest tańsza ze względu na to, że nasiona są tańsze. Poza tym jakby nie zaburza nam to funkcjonowanie całego pola, możemy po prostu uprawę zrobić na całości. Te wieloletnie mieszanki raczej wykorzystujmy do tego, żeby tworzyć pasy, które bardziej stanowią miedzę albo właśnie strefy graniczne naszego pola, a jednoroczne wewnątrz, więc można robić takie po prostu kombinowane systemy na naszych polach. No dziękujemy bardzo za odpowiedź. Ja w międzyczasie cały czas także monitorowałam to, co się dzieje na czacie i pojawiło się pytanie o to, jakie rośliny nadają się na pasy kwietne, ale to panowie już i podczas wykładu i teraz odpowiadaliście, także jeśli panowie pozwolą, zadam teraz pytanie panu doktorowi Świtkowi. Czy słyszymy się, panie doktorze?
Panie doktorze, pojawiło się pytanie od pana Marcina. Czy system uprawy gleby ma wpływ na bioróżnorodność naszej gleby? Konkretnie chodzi o system uprawy pasowej. Czy on może być bezpośrednią przyczyną zwiększenia plonów pod kątem bioróżnorodności i bioróżnorodności gleby? Tak, trudne pytanie, bo najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że tak, oczywiście, aczkolwiek to wszystko zależy i byśmy musieli się zastanowić, dlaczego ta uprawa pasowa jest tak dobra, jak mówi się, właśnie dla życia mikrobiologicznego gleby. No między innymi jest to właśnie ograniczanie erozji i przykrywanie i udział tego mulczu w międzyrzędziach. To zapewnia tutaj tej glebie odpowiednią temperaturę latem, czyli obniżenie, czyli niewyparowywanie wody. No bo jakbyśmy się nie starali, żadne życie nie będzie mogło istnieć, kiedy nie będziemy mieć odpowiedniej ilości wody i kiedy gleba wyschnie, wtedy w zasadzie całe życie mikrobiologiczne również ustaje. A więc te korzyści, które płyną z upraw pasowych, no one na pewno się przekładają na zwiększenie życia mikrobiologicznego i zresztą na życia generalnie, bo tak jak na jednym ze slajdów pokazywałem te dżownice, no ich przyrost jest naprawdę, naprawdę duży w momencie, kiedy nie obracamy gleby. Ale ja bym chciał też powiedzieć, że i w systemach tradycyjnych, w systemach kurznych również możemy odpowiednio właśnie postępując i odpowiednie zabiegi stosując, również oczywiście możemy dążyć do zwiększania tego życia mikrobiologicznego, bo chciałbym zaznaczyć, że najważniejszym tutaj elementem, żeby uzyskać wzrost tego życia i tego zróżnicowania, to jest, proszę Państwa, dostarczanie materii organicznej do gleby. Ta materia może pochodzić oczywiście z nawozów naturalnych, z obornika, ale nawet kiedy teraz mamy taki spadek pogłowia zwierząt, to może być to materia pochodząca właśnie z upraw międzyplonów, ale może być i to materia bardzo ważna w momencie, kiedy my osiągamy wysokie plony roślin, ponieważ ta słoma, którą pozostawiamy, tak, czy te korzenie, które zostają w glebie, no one dają nam bardzo duże tutaj dużą ilość pokarmu, węgla dla organizmów i ona właśnie, taka pożywka, uruchamia całe te procesy, które zachodzą w glebie. A więc jednoznacznie nie powiedziałbym, na pewno uprawa pasowa jest bardzo korzystna, ale również uprawa tradycyjna może tutaj pozytywne rzeczy dla tej różnorodności zdziałać. To jak zwykle jest działanie kompleksowe. No, tak. Rolnicy nie żyją w bańce. Tak. Zależą od pogody, zależą od rynków, zależą od wielu innych sytuacji. Nie ma złotego środka. Nie ma. Panie doktorze, wywołaliśmy pana jeszcze do odpowiedzi, to jeszcze pozwolę sobie zapytać o mieszanki międzyodmianowe. Był przykład zbóż, konkretnie jęczmienia jarego, a wiemy też z praktyki, że rolnicy robią to w rzepaku. Tak, i nawet takie pytanie pojawiło się na czacie. Tak, i mieszają odmiany populacyjne, ale też niektórzy kombinują, mówiąc prosto, z odmianami populacyjnymi, hybrydowymi, czy też pukarłowymi. Jak pan widzi takie rozwiązanie, jeśli chodzi o mieszanie tych nasion? Wiadomo, wysiać jest bardzo łatwo, ale czy w efekcie da nam to zakładaną zwyżkę plonu? Jeśli można, to ja od razu dopowiem, bo pytanie na czacie jest troszeczkę zawężone, ono ma trochę inny wymiar, ale od razu też je w tym miejscu zadam. Czy mieszanie rzepaku, w przypadku rzepaku, odmian populacyjnych z mieszańcowymi poprawi zapylenie w niekorzystnych warunkach pogodowych? To jest troszkę bardziej pytanie doprecyzowujące, tak. Ale myślę, że może być punktem wyjścia do głębszej rozmowy na temat mieszania odmian. Tak, jeśli myślimy o rzepaku, to tutaj te odmiany mieszańcowe, one zdecydowanie coraz lepiej się rozgaszczają na naszym rynku i nie umiem przytoczyć tutaj konkretnych liczb i wartości, jak wyglądałby tutaj wzrost plonów. Natomiast wydaje się, że rzepak na pewno będzie uzyskiwał zwyżkę plonów w momencie, kiedy te warunki nie będą idealne, a że ostatnie lata właśnie są takie, że no najczęściej występuje susza, niedobory wody, mamy dużą presję chorób właśnie, coraz większą, z którą ciężko sobie radzić, to właśnie zróżnicowanie odmian. I teraz pytanie jest właśnie, jakie odmiany, pod jakim kątem dobierać ze sobą. No, wydawałoby się, że najlepszym rozwiązaniem jest taki dobór tych odmian, aby w tej mieszance znalazły się odmiany, pośród których każda z nich jest odporna bardziej na wybraną chorobę, tak?
I wtedy będziemy uzyskiwać ten efekt, efekt bariery, efekt rozcieńczenia. Będziemy bardziej przygotowani do tego, co nie możemy, do czego nie możemy się spodziewać, tak? Każdy rok jest inny i bardzo trudno prognozować dzisiaj, jak będzie wyglądał sezon, z czym będziemy się mierzyć. I również prawdopodobnie pod kątem tych owadów zapylających i problemów z zapylaniem, prawdopodobnie również zmieszanie odmian mieszańcowych z populacyjnymi, no na pewno również tutaj da efekt chociażby różnych terminów kwitnienia, rozciągnięcie tego terminu, oczywiście mogą się pojawić po drodze później inne problemy, chociażby z dojrzewaniem. I wydaje mi się, że jest duża rola też praktyków, rolników, żeby jeżeli widzą i faktycznie wzwyżki plonów, żeby się dzielili tymi informacjami między sobą. No właśnie, bo jest to, wydaje się, że w momencie, kiedy mamy bardzo uproszczone płodozmiany i dążymy do uprawy zasadniczo dwóch, trzech roślin, to te mieszanki odmianowe to jest ta rzecz, która jest w zasadzie bezkosztowa, a która może nam przynieść bardzo dużo korzyści. Że byłabym ostrożna, jeżeli chodzi o zalecenia takie już praktyczne, jeżeli chodzi o mieszanie odmian, zwłaszcza mieszańcowych i populacyjnych rzepaku, ponieważ one w zdecydowanej mierze różnią się także dynamiką wzrostu i rozwoju, więc to naturalne widzę problemy w prowadzeniu łanu. Natomiast myślę, że to jest temat na przyszłe nasze spotkania, myślę, że jeszcze nie jedno, bo zakładam, że pojawi się mnóstwo pytań i komentarzy po tych stwierdzeniach, dość dla niektórych może kontrowersyjnych. Natomiast jeszcze wiem, że Jacek ma pytanie. Tak, ale jeszcze w nawiązaniu do tych mieszanek, jeśli chodzi o odmiany rzepaku, no to pewnie wszystko się wzięło stąd, że rolnikom zostają niewysiane gdzieś tam partie nasion, no i nie chcą tego marnować, bo to są jednak niemałe pieniądze, więc doświadczenia tworzą u siebie na polach i mieszają te odmiany. Z różnym skutkiem oczywiście, ale próbują. Ja chciałem... Tak, proszę. Tak, byśmy musieli po prostu dodać ten efekt, że zawsze pewne zróżnicowanie i gatunkowe, i odmianowe, ono będzie nam w sprzyjającym roku na pewno, tak jak pokazują zresztą badania, może to spowodować spadek plonów w porównaniu do czystych siewów. Natomiast kiedy ten rok będzie taki bardzo niesprzyjający i będą pojawiać się różne problemy po drodze, warunki stresowe, wtedy może się okazać, że ten plon, który osiągamy, jest wyższy. A więc może i też u takich rolników, którzy w ten sposób postępują, no jest to jakaś metoda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan doktor Świtek wspomniał tutaj o suszy. Męczymy się z tym zjawiskiem od kilku już lat i chciałem przejść do pytania, które chciałbym zadać doktorowi Grabowskiemu odnośnie kwestii, którą pan poruszył, a mianowicie kwestii zwiększania wilgotności gleby przez gatunki wysiewane w pasach kwietnych. Jak te gatunki mają sobie poradzić, kiedy przychodzi nam kilkutygodniowa czy nawet kilkunastotygodniowa susza? No, nawet najbardziej odporne gatunki mogą tego nie wytrzymać, no i widzimy, że nie wytrzymują. A dodajmy, że jeszcze często jest tak, w tych zalecanych terminach, panowie mówili, wiosennych, w tym roku na przykład oprócz suszy mieliśmy jeszcze chłody i przymrozki, prawda? Właśnie, te wszystkie czynniki jednak ograniczają nie tylko wzrost roślin uprawnych, no ale też roślin w pasach kwietnych. Jak? A to spora inwestycja. Spora inwestycja, tak. Oczywiście wszystko się kręci wokół pieniędzy, więc znowu zataczamy koło do tego wątku. Jak tutaj te rośliny, jak do tego podejść w ogóle, żeby w tych ekstremalnych warunkach także i te pasy kwietne sobie poradziły? Znaczy, tutaj to pewnie częściowo mi Karol wspomoże, natomiast trzeba sobie zdać uwagę, że większość gatunków, które stosujemy w mieszankach w pasach kwietnych, to są gatunki, bardzo często gatunki rodzime, które występują na dość ubogich glebach o dość niskiej wilgotności. Przynajmniej do tej pory z naszego doświadczenia wynika, że większość tych gatunków dużo lepiej albo radzi, powiedzmy, na poziomie dobrym, co najmniej dobrym, w kwestii radzenia sobie z suszą, czy krótkotrwałą, czy dłuższą, w przeciwieństwie do roślin uprawnych. Czy tutaj Karol chce coś dodać? Znaczy ja mogę tylko dodać, że tutaj jakby wychodząc naprzeciw tym obawom, właśnie przygotowując się do założenia chociażby pasa wieloletniego,
Warto jest tutaj spojrzeć na to, czy taki pas nie lepiej wysiać właśnie jest na jesieni, kiedy dostępność wody w okresie jesiennym i wczesnowiosennym jest lepsza niż potem właśnie na wiosnę. Te rośliny z tego pasa wieloletniego wysiewane na jesieni są na tyle odporne i na tyle rozwinięte, że przymrozki właśnie te zimni ogrodnicy nie są im straszni. Tutaj większe ryzyko jest chociażby w przypadku właśnie mieszanek jednorocznych, wysiewanych z gatunków, które mogą rzeczywiście być podatne na różne porażenie przez przymrozki. No tyle mogę dodać tutaj. Tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę. Oczywiście. Tutaj jest dosyć ważna rzecz, że to, co na samym początku naszej tutaj dyskusji po dwóch prezentacjach poruszyliśmy, mianowicie jak zacząć tą przygodę, jak tutaj Państwo zaznaczyli bardzo, bardzo dobrze, z tą różnorodnością. Dlatego ważnym jest, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć o tworzeniu pasa kwietnego, właśnie na jakimś niewielkim obszarze spróbować wysiać ten pas, nawet najtańszy, w sensie najmniej zróżnicowany, jeśli chodzi o liczbę gatunków, żeby zobaczyć, jak w danych warunkach środowiskowych sobie ten pas radzi. Bo to jest dosyć istotne, o czym bardzo często producenci czy handlowcy roślin na pasy kwietne czy na tego typu mieszanki często zapominają, tworząc w ogóle samą kompozycję tych gatunków, więc tutaj zawsze warto na to zwrócić uwagę, przygotowując się do tego, jakie mamy konkretne warunki środowiskowe w danym miejscu. Czy ja mam jeszcze chciałbym dodać pytanie, jeśli można, nawiązując do tego, co powiedział pan Marcin. Pytanie jest takie, no bo to jest rzecz nowa. Czy państwo analizujecie także różne mieszanki, czy możecie, służycie także wsparciem? Bo to chyba jest ważne i myślę, że skoro to jest nowość, to rolnicy będą bardzo na to liczyli, no bo dla nas to także nowość, prawda? My tego się także uczymy i rolnicy, nasi czytelnicy, ale nie tylko, chyba chcieliby taką wiedzę posiąść, więc pytanie jest, myślę, dosyć teraz zasadne. Ja tutaj już jakby wyrywam się przed szereg i widzę, proszę bardzo, właściwie powstrzymujemy. Znaczy tak, na początku byłem troszeczkę zmartwiony, że jakby finansowanie na pasy kwietne zostanie przesunięte mocno w czasie, ale po przemyśleniu właśnie rok ten i kolejny, przyszłe dwa lata będą po prostu będzie to czas poświęcony na testowanie, więc już mamy tutaj plan, żeby po prostu mieszanki tworzyć i dystrybuować je do zainteresowanych rolników, żeby po prostu na terenie całej Polski one zaczęły funkcjonować i zbierać informacje i spostrzeżenia, chociażby nawet do tego, jak one funkcjonują, jak są dobrane składy procentowe danych mieszanek. Mamy doświadczenie w robieniu mieszanek już paruletnie, ale rzeczywiście ekosystemy rolnicze to jest troszeczkę inna para kaloszy, więc kolejne lata to po prostu będzie czas na to, żeby je sprawdzać, testować i po prostu jak najwięcej informacji zbierać na ten temat, jak one powinny wyglądać i jak powinny być one skomponowane. Na pewno nie skończy się na mieszankach, które dwóch, tak jak tutaj pokazywałem, mieszanki jednorocznej i wieloletniej, bo również patrzymy w przyszłość i będziemy po prostu tworzyć mieszankę dedykowane do danych upraw. I to dzieje się w Europie Zachodniej, takie mieszanki są już tworzone. Holendrzy, Anglicy już mają wieloletnie doświadczenie z pasami kwietnymi. W Polsce to jest dopiero początek naszej przygody, ale mam nadzieję, że to będzie coś fascynującego i rolnicy również pomogą w tym, żeby stworzyć jak najlepsze rozwiązania dla nich. No ja myślę, że rolników przede wszystkim, jeżeli mówimy o tak no dosyć znacznych nakładach i kosztach przy założeniu pasów kwietnych, musimy mieć argumenty na tak, więc no nie spodziewałabym się czegoś innego. Na pewno te pytania będą się pojawiały ze strony rolników. No jakie korzyści? Te korzyści muszą być namacalne. Ale jest jeszcze jeden argument na tak, o którym dyskutowaliśmy. Chodzi o obszary proekologiczne. Tak właśnie, do tego to miało być preludium. Bo myślę, że to jest pierwsza rzecz, która na tym etapie może przekonać, prawda? Tak, to na pewno. Ja jeszcze bym chciał tylko jedną rzecz dodać, bo tutaj operujemy w hektarach, prawda? I tylko trzeba sobie uświadomić tak naprawdę, że pas kwietny jest tylko jakimś procentem danego hektara uprawy, więc tak naprawdę ta inwestycja rozkłada się na bardzo dużą powierzchnię.
więc no, tutaj mówimy po prostu o całości, że hektar pasa kosztuje tyle, a materiał siewny do założenia hektara pasa kosztuje dosyć duże pieniądze. No ale no, miejmy świadomość, że pasy mają szerokość od 4 do 8 metrów, tak jest to właściwie sprawdzane i dedykowane w różnych krajach, no i są umiejscowione powiedzmy parę dziesiąt metrów od siebie, więc to nie jest tak, że one pokrywają całą powierzchnię tego hektara, więc to się rozkłada nam na całe gospodarstwo. W każdym razie zachętą może być to, że jest dość tutaj dobry przelicznik, jeśli chodzi o powierzchnię pasów kwietnych. Każdy hektar pasa kwietnego jest zaliczony jako 1,5 hektara do obszarów tych proekologicznych. Dodajmy, dokładnie, że międzyplony to zaledwie... Międzyplony to zaledwie 0,3. 0,3, tak jest. Przelicznik, mm-hmm. Tak. Tak, właśnie ten przelicznik EFA jest tutaj bardzo, trochę mało się o tym mówi, ale właśnie dziękuję, że Państwo to poruszyli. Te obszary proekologiczne można właśnie w ten sposób tworzyć. Myślę, że czas nam się niestety kończy. Panowie, bardzo dziękujemy za interesujące wykłady i za ciekawą dyskusję. Dziękuję. Czy pan doktor Świtek jest jeszcze z nami? Pan doktor Świtek jest z nami. Witamy panie doktorze. Panie doktorze, również bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy wykład. Wszystkim panom, naszym prelegentom serdecznie dziękujemy. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie to była podwalina, prawda? I jak zwykle jesteśmy prekursorami. Tak, temat nie jest łatwy. Trudno będzie zachęcić rolników do wydania dość dużych pieniędzy. Nie ma co ukrywać na pasy kwietne, no ale... Jest jakaś alternatywa. Jest alternatywa, ale też pewnie alternatywa, którą nam narzuci trochę... decydenci unijni nam narzucą. No tak, trochę. Zielony Ład, tak? I to, co jak się zapowiada, ta perspektywa, no to nie będzie lekko. Będziemy musieli się z tym zmierzyć, tak. A pasy kwietne będą pewnie jednym z tych elementów, które trzeba będzie wprowadzić u siebie jako jeden z elementów bioróżnorodności. Mario, drodzy dziękuję Państwo, Ci bardzo. Ja Ci też, Jacku, dziękuję. To jak zwykle przyjemność. Drodzy Państwo, ale przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Wam za to, że byliście z nami, za to, że zadawaliście pytania. No i mam nadzieję, że sprostaliśmy im. Jeśli wszystkich nie zadaliśmy, to na pewno pojawią się one na łamach Top Agraru, na naszej stronie. No a jest jedna rzecz, taka wisienka na torcie, którą chcielibyśmy już dzisiaj z Jackiem zapowiedzieć. Tak. Oczywiście chodzi nam o seminaria uprawowe. Seminaria uprawowe, dwudniowe online. Nigdy jeszcze dwudniowych online webinariów nie robiliśmy. Tak, seminariów. Nie robiliśmy nigdy seminariów uprawowych online, nie robiliśmy dwudniowych seminariów. No ale myślę, że warto być z nami. Zapraszamy serdecznie. Bądźcie Państwo z nami. Bądźcie i poświęćcie z nami. Ten czas Topagrarowi. Zapisy na seminaria.topagrar.pl. Zapraszamy serdecznie. Kto był, ten wie, że warto spędzić z nami praktycznie cały dzień. Oczywiście. Cały dzień wypełniony merytoryczną wiedzą. Tak. Może nie być lekko, ale mimo wszystko zapraszamy. Dziękujemy jeszcze raz, drodzy Państwo. Dziękujemy wszystkiego bardzo. Dobrego. Do zobaczenia na łamach Top Agraru. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.